Hejka, moi mili, w tym odcinku będziemy bronili się bardzo często i bardzo gęsto oraz postaramy się, no przede wszystkim zmodernizujemy naszą, że tak powiem, politykę energetyczną. Także zapraszam. Hejka, witajcie, moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Rimworld. I dobrze. Lodomir. Ty, Lodomir, słyszałem, że chcesz mieszkać z Adrianem w jednym pomieszczeniu. Everything we can do for you. Proszę cię bardzo, na... Nawet ci twoje łóżko. Nawet ci twoje łóżko przedstawię. A co? Wybierz właściciela. Bully. Masz. Proszę. Macie super małą kanciapę w tym momencie, no ale... Bully ma zniszczone ubrania. No tak, bo czeka nas jeszcze walka z tym gównem przecież. Weedle. No właśnie. Dobrze, no to super. Czekajcie, to jest wszystko działające, tak? Ako... W ogóle jesteś... porozbijany. No ale Michaś, no, daj mi się przenoszeniem ciała. I przyznać się, który tam chciał rdzeń... AI, żeby mu wpiąć. Dobrze, teraz też tak. W sumie produkcja. Prothetic table. Jakieś światło by tu się przydało. Są takie rzeczy podstawowe, ale... Wydaje mi się, że trzeba będzie się zebrać. Powiem wam, nawet wydaje mi się, że... Że nawet spróbujemy zrobić taki po prostu swarm hall. Bo w tym momencie każdy ma AR-kę prawie. Tak. Samir. Nie walcz wręcz. Jezu, miej strzelać. O kurwa. Miotacz energetyczny. I zdecydowanie w takim razie zaczynacie spierdalać po wystrzeleniu pierwszej salwy. Tak, zdecydowanie ucieczka. Dobra, ja nie powiem, ja się spodziewałem tutaj może małych dwóch. Wow, a tu wyrąbało nam. Dobra, wiecie co, wy spadajcie od razu do bazy. Michał się nawet nie dziwię, że on się chce załamać. Nie, to jest masakra. Masakra jakaś.
Weźcie się, kładźcie wszyscy. No, oddaj strzał. No właśnie, out of range. Może zajmie się leczeniem. Odpoczywasz, nie wyzdrowiejesz. No dobra. Może zajmie się leczeniem wszystkich osób. Nie, dajmy cię wystawić kawałek dalej. Masakra. Ja tu liczyłem na... Ja tu liczyłem, że to będzie jakiś mały jeden. Może dwóch. Jezus Maria, zajmij się leczeniem ich. Wszyscy są wyleczeni. Gówno, że wszyscy są wyleczeni. Leczenie. No tu mamy śmierć za 12 godzin. No dobrze. Masakra. No po prostu masakra. Co to za chora akcja w ogóle? Jezu drogi. Ja to się spodziewałem dwóch małych, a to takie gówno wyszło. Wesemir zatruł się od prostego dania. No tak, plus jeszcze mamy tutaj te... O Jezus Maria, dobrze, czekajcie. No ogólnie... Ogólnie to widzę, że zmotywowanie naszych ludzi jest średnie. Okej, okay, small blood loss. Tu? Aha, noga się składa. No dobrze, Jezus Maria. Dobra, zróbmy drewnianą nogę, tak, bo tutaj... Okej, przypaskę na oko. W ogóle przypaskę na oko, jestem ciekaw, co to da. Przypaskę na oko i drewnianą nogę, no dobrze, no. Jezus Maria. Tak by się nam ostatnio przecież spieprzył ten, nie? W ogóle. Rafinacja. Super. Gunsmithing. A tak, bo nam się zryło ostatnio masakrycznie dużo rzeczy. W ogóle tu musimy dodać zlecenie. Spal zwłoki. No zrób to kilka razy, dajmy na to, nie wiem. 10. Aha. Zwłoki zwierzęce. Zezwalaj na zgniłe i bez ludzkich. Dobrze, bo trzeba popalić te zgniłki. Jak popalimy te zgniłki, to powinno być ok. No bo niestety, no bez tych zgniki nam się w ogóle nie przydadzą tam.
O Boże. Gdzie to jest? Teraz pytanie, czy... No właśnie nie. Zawieźmy to. Poćwiartuj to jego. Super. Teraz odwieźmy to i spal tamtego. Subko. Subcio, tak to ma być. Ok. Ale uzupełni też paliwo. Zdecydowanie musimy mieć inne źródło paliwa. Ok, ale możemy już robić chemical fuel. Drewna chemicznego. Pozwala robić drewno chemiczne z... paliwo chemiczne z drewna, którego mamy... nie wiem czego. Ale potrzebujemy też komponentów. Weź kurde wyłącz tą stonogę, bo się boję, że ona naprawdę coś odwali. I... tak. Zajmij się transportem komponentów. Bo się boję, że jakbyś nie wziął ich na transport, to potem byś nie umiał zrobić rafinerii, albo latałbyś 15 razy. No i wolałbym, żeby ta rafineria powstała w tym momencie już. Okej. Okay. Substancje organiczne. Surowe jedzenie, surowe rośliny. Ciekawe to brzmi, ale wolałbym z drewna. Dopóki nie będziemy mieli, nie wiem, 1000? To tak lekką ręką. No dobrze, okej, okay, to w tym momencie, tak na dobrą sprawę, to możemy zrobić Chemical Fuel Generator. Tylko gdzie by je ustawić, żeby to nie walnęło? Tak, tutaj je ustawimy. Meble. Wiem, wiem, tutaj powinno to się zrobić szybciej. Charles. I teraz tak, energię. Raz, dwa, trzy. Ale najbardziej mnie zastanawia, na jakiej zasadzie one będą działać. Nie przydałby mi się jakiś kawałek, o właśnie, stali, które mogę zajumać. No to sprasowanych komponentów ogólnie to ja za dużo nie widzę. Okej. Okay. To parasite ja bym chciał. Próbować stejmować. Właśnie kto jest naszym tamerem w tej chwili, tak na dobrą sprawę? Michaś. Okej. Okay. Michaś, no to co, do pracy rodacy. No i ogólnie tak, będzie trzeba zacząć szukać komponentów. Będzie trzeba zacząć szukać metalu. Będzie trzeba zacząć szukać wielu rzeczy. Okej, okay. I to jest na... Okej, okay. I bully jak wstaniesz, albo nawet nie jak wstaniesz, tylko szybciej. No trzeba wiedzieć właśnie jak to będzie wyglądało z tym chemical fuel. właśnie, i tutaj... No wrzucaj to na ziemię po prostu.
No ja bym chciał, żebyś ty już na przykład zalał ten. Ile on produkuje? Tyle samo. Czyli zasadniczo różnica między tym generatorem a tym jest taka, że te są bardziej wydajne, no nie są wydajne. Ale są wiele, na wiele dłużej wystarczy to paliwo. Jesteś El Banditos, no dobrze. Mam nadzieję, że nie mamy ludzi nigdzie poza bazą bardzo. A nie, no Michoś będzie biedny, nie? Aha! Jakaś taka chora dywersja. No. Tego idioty z granatami trzeba zdjąć. Dobrze, idioty z granatami padł. O kurwa, więcej ich ma granaty. No. Dobra, wyprzednijcie jemu drogę. Wy zeskupcie tego. Michaś, z czego dostałeś? Z LKM-a. Nie myślę, że go do nie dojedziecie, no. No i super. Mi się podoba takie rozwiązanie problemów. No i dobrze, teraz tak. Meble, śpiwór. Oczywiście ustawmy to jako więzienne i weźmy do niewoli samiego. Sorry, stary, bez obrazy, nie? Mówię bez obrazy, bo mam ziomkę, który ma tą ksywę. Dlatego troszkę to jest niepokojące. Aha. No dobrze, sami. Czym to się znaczy? Czym to się znaczy? Odwzorowuje to twój charakter, stary. No poniekąd tak. Gdyby zabrać to społeczne na, nie wiem, 3, to by się zgadzało. Dobra, weź daj mi się dokończ tą ścianę, o. Może tyle zrób chociaż. No i tak, Chemical Fuel Generator. One wyglądają, że będą troszkę bardziej progresywne dla nas. Widzę, że ja, jeżeli cokolwiek będzie się działo, i tak będzie trzeba wychodzić po wszystko. I po wszystkich, i będzie trzeba strzelać. Tu bez jakiegokolwiek ale. Nie, no to źle, on nie został tam. Michaś, dodaj zlecenie. Dobra, moment, czy to jest potrzebny kowal? Bo może być tak, że to będzie potrzebny krawiec i kowal. Dobra, zobaczymy. Bully niech tam się tym zajmie. Ogólnie widzę, że mu potrzebny będzie faktycznie nowy stockpile. W sumie... O, super, super handlarz idzie. I chciałem zrobić, znaczy chciałem zrobić, przyda się zdecydowanie zrobienie też tutaj nowych magazynów. Dobra, podłogi tu zrobimy drewniane. To wszystko wyłożymy drewnem.
A będzie to cudowne składowisko, w którym będziemy mieli po prostu jedną rzecz. Drewno. Jest to magazyn krytyczny, tak samo jak ten jest magazynem krytycznym. Tak ten, o właśnie, dobrze, ważny, super. Dobrze, dobrze to w którymś momencie przedstawiłem. No, autosave, dziękuję. I co my tu mamy? Możemy sprzedać to, możemy sprzedać to. Te kilka kamizelek. I chyba na tym się kończy. Karabin by się przydało kupić, ale nie mogę go kupić, bo nie mam czego mu zaoferować nawet. No. Tu będzie taki skład na drewno, tu będzie. Okej. Okay. Nawet tu będzie w sumie pasować. Teraz tak, jak oni zaczną przynosić to drewno, to się zrobi miejsca w tamtym. Tyle, że tak czy owak, będę potrzebował jeszcze jednego. Jakiej cegły mamy dużo? Granic. Inaczej, a jakiej cegły możemy mieć dużo? Piaskowca. Super. O, super, pięknie, że tu się. Pięknie, że tutaj się to zmieści. I tu zrobimy podłogę z piaskowca. A zrobimy tutaj mianowicie obszar, w którym będziemy trzymali taką jedną rzecz, która się nazywa... Przetworzonych one chyba są. A tekstylia, nie? Tak, dokładnie. I teraz tak, z tego wyrzucamy tekstylia i z nieprzetworzonych drewnianą kłodę. Co prawda, zejdzie to chwilę na przekładanie tego wszystkiego, ale myślę, że to będzie worth it. To będzie bardzo worth it. Bo zrobimy sobie takie dwa pomniejsze magazyny. O, w ogóle konsolę łączności możemy też wstawić. Będzie takie wielozadaniowe, takie multi-room. Wait. Aha, czemu tu nie ma ściany? Nie wiem czemu. Okej. Okay. Dobra, no nie było tam ściany już. Zróbmy też drewno. Żeby nam tu nigdzie w bazie nie rosły drzewa. I nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu dla czystego bezpieczeństwa. Dobrze, tą mechaniczną stonogę niech oni wezmą tutaj. Aha, to miałem suspend. I przydałoby się zrobić jeszcze taką... taką halę. Czekajcie, to zaplanujmy. Tak, jeden generator, drugi, trzeci, czwarty. Jeden. Czwarty w pomieszczeniu. Biada się psychitem. Okej. Okay. To jest fairy dust, to jest fairy dust. Luciferium. Okej. Okay. Adrian? Adrian, jakbym widział ciebie. Czasami, jak wchodzisz na streama. No dobrze, trudno. No przedawkowanie, ale żyje. To się najbardziej liczy. Dobrze, polecenia struktury. Ile mam high grade skilla? 400, dobra. Teraz przydałoby się tak. Przewód elektryczny. Poprowadzić tu. Poprowadzić tu. Poprowadzić tu. Meble. Poustawić oczywiście lampę tu. O. I tu.
ukryć to składowisko. No ta High Great Steel, ona ma w cholerę więcej wytrzymałości, nie? I to jest też to. Dobrze. Gunsmithing, o! A, blowback operation, no tak. Już powoli chłopakom zaczyna się sprzęt niszczyć. Będzie trzeba niedługo naprawdę zacząć tutaj jakoś to wszystko zmieniać. W ogóle zobaczmy nasze zwierzaki. Charles też możesz sam self-heala robić. Znaczy świnie w sumie. Monkey, Fairy Forest. Teraz tak pytanie, czy ja generator mogę przenieść? Nie, mogę co najwyżej stworzyć kopię. Dobra. 3, 4. Okej, zróbmy to tak. No dobrze. Podłogi. I zróbmy tu betonową wylewkę. I będzie trzeba tak. A Jezu, sorry. Będzie trzeba dużo rzeczy podmieniać. Pozmieniać, porobić osobno. I tak. Ten parasite jest do polowania. Czy do łapania, ten też. Ogólnie niewielkie ryzyko załamania znowu. To jest komponent aluminium. Dobrze, to teraz tak, to wszystko co tu mamy. Moment, a tu nie mamy, nie mamy stockpile'a chyba na to. No, no chyba nie mamy w ogóle złomowiska. Znaczy wysypiska. Ukryj, ale tu mają być tylko... bryły stali. No, i wstawimy dodatkowe drzwi. No i super, i to będzie takie nasze... taki nasz stockpilik na takie rzeczy. Złożę jadeitu. Okej. Bully. Rozbierz go. Kolega nie zasługuje na ubranie. Nie w niewoli. I teraz tak, super. Mamy tutaj te trzy... generatory. No. No i sukcio. I to będzie... i to powinno w tym momencie działać. Petarda, nie? Okej, w tym momencie te trzy możemy rozmontować. Powinno być okej. Czemu ten nie działa? I włącz go znowu. Nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku chyba też nam mieliśmy problem z tym. No, przełączy go ktoś, czy nie? No się chyba nie... chyba go nie odłączyliśmy. O, i teraz odłączonej. Trzeba go rozebrać wtedy i zmontować na nowo. Bo nie jest to niestety, że on nie działa, bo nie działa, tylko nie działa, bo coś się kurde rypło.
Miejmy nadzieję, że nic poważnego nie walnęło, nie? No. I oczywiście otwarte zostawia to. Szkur zapiał. Dobra, anulujmy w ogóle tą budowę wtedy. Zróbmy to. Zróbmy to tak. Miejmy nadzieję, że gra nie zgłupieje. Ten jeden klimatyzator będzie miał tu problem to schłodzić, nie? No nie oszukujmy się. No ale jak już to zrobi, to zrobi to dobrze. Ale jak go nam wydwali, to nie ma opcji, że my stawimy go na nogi. Ej, idź pan w ciulu. Idź pan, fuj, ciemno, w ciemno wluj. Dobrze. Teraz tak. No. Okej, uzupełnijcie te generatory. No jak to nie ma energii? Aha, aha. Naprawdę. A ja już tam pompuję, nie wiadomo jakie. Jakie ilość. No. No, super. A ja się wie. Dlaczego to nie działa? Czyżby coś się stało? Czyżbym źle podłączył? A to taki chuj. W ogóle nie było połączone. No. Super. To wyszło na to, że ten generator mógł tam mogło też nie działać ze względu na to, że po prostu nie miało. Super. Super. Dobrze, tutaj musimy też podłogę wymienić. Dajmy tu betonowe płytki. Dajmy też tutaj drzwi. O, tak żeby ładnie wyglądało, super. Bo mimo wszystko to musi być połączone. No i teraz tak. Co dalej z tym miasteczkiem tutaj małym zrobić? No nie licząc tego, że drewno nam się chyba kurczy. Albo nie jest po prostu przenoszone, bo ktoś nie nadąża ciągle. No dobra, zróbmy na razie. Nie no, ej. Chwila, chwila, czym ty się tu zajmujesz? Nie, nie, nie. Kolejny bzyt. Aha, to było to stare bzyt, bzyt. Dobrze. Nie, dobra, zajmij się produkcją tego. A teraz tu. Twórz kopię. Co ty tu robisz? No, dobrze. Masakra. Bądź tu mądry i graj w bierki. No, tutaj to będzie bardzo ładnie działało, tylko jak coś pieprznie w tym pomieszczeniu. Aha, no dobra, już myślałem, że idziesz refuelować. No dobrze, no to nie, to jak tak, to... There are not enough. Mamy 10 generatorów, czyli teoretycznie robimy 10 000 na tick. I jest to dobry deal.
Jest to dobry deal. Ogólnie wszystko leży wszędzie, bo nie mamy gdzie tego odkładać i się sypie to troszkę w podstawach. Tak samo tutaj też nie schodzą rzeczy dodatkowe. Dlaczego? Że dlatego, że po prostu nie mamy gdzie tego zrobić. Właśnie to jest sterylne płytki. To muszą być, to musi być tak sterylne miejsce, żeby mucha nie siadała. Inaczej po prostu będą problemy. Dobra, musi być ktoś tutaj. Muszę to ręcznie podyskutować tutaj. Żeby zajęli się automatycznie tym. No ale moment, no jak ilu tu jest, ile tu jest osób?480 Highgrind Steela. No nie mam, nie będę miał tyle. Ogólnie fajnie, fajnie, że wszystko co do tej pory robię, trochę tak jakby się odbijało echem. No to w ogóle rearmowanie tych trapów też, nie? Nie wiem, dlaczego one się nie chcą uzbroić na nowo. Może tutaj tak, jak ten obszar już tak mamy. Usunię obszar. O, tu. Bo w sumie... To już też tak było, leżało z dupy. Handlarz piratów przelatuje w okolicy. Super, tylko że ja nie mam zrobionych nadajników orbitalnych. No i dobrze, i teraz tak, w tym momencie musimy zrobić, naprawdę, ale to naprawdę na wczoraj, nadajniki orbitalne. No. Super. I teraz Bully, ze względu na to, że Bully chyba ma największą charyzmę z nas wszystkich tutaj, może coś podziałać. Bioniczne oko. Super, fajnie byłoby to kupić. Komponenty, no w ogóle komponenty to... Bez komponentów to ogólnie nie damy rady żyć. No dobrze. No, no i super. W ogóle czemu te cegły tu leżą w takiej ilości? Nie łapię, nie łapię, nie łapię, nie łapię, nie wiem, nie ogarnę, zacznę mnie... Powoli nie ogarniać, co się dzieje. Odkryto obszar? A, coś tu odkryto, no faktycznie. Boli. Okej, okay, Lodomir. Za ojca, zabierzcie. No właśnie, weźcie się za zbieranie takich rzeczy. Polecenia, polowanie. Trzeba znowu zacząć polować na zwierzynę. Nikt nie będzie polować, to niestety... Długo nie pożyjemy. I pumę tam olewamy, bo z pumą niestety nie ma za miłych wspomnień. Bumalopy kolejne. No dobrze. O, tak, tutaj to już są na tejma. W ogóle dlaczego uprawa stoi? To jest w ogóle dla mnie rzecz dziwna. Dlaczego? Dlaczego lampy dlaczego uprawy stoją? Nie wiem, dajmy tu po lampie solarnej i tyle.
bo naprawdę jest to niepokojące. No niestety. Blighted. No, tubylcy. Dobra, no oni raczej... Znaczy Wesemir w sumie może iść tu. Dobra, samo swoje nowe biurka pójdzie pod nóż. Moment, czy są te zwierzaki? Czy to dobra, w sumie to jest mało ważne w tej chwili. No pięknie. No możecie jeszcze uciekać w naszą stronę w sumie, też się. No i bardzo ładnie. Stwórz kopię. Wejdź do niewoli. Wejdź do niewoli. A poza tym to wszystko wrzucamy sobie w koszty. Więzień. Okej, on nie ma tam jakichś złych statystyk. Ten też nie. Mózg trwało uszkodzenie. No dobrze, zdrowie, podgląd. No, ucieczka z więzienia, tak? Znaczy, chcecie być odstrzeleni. No ty chuju złamany. No dobra, okej. Czyli bawimy się inaczej. No, panowie, strzelnica. No i dobrze. Bully. Jakie to masz? No to poczywasz, nie wyzdrowiesz. No, Michaś was troszkę powoli będzie wiózł, bo Michasiowi się nie spieszy. Ale nie musi mu się spieszyć. Gdzieżby. No dobrze. W tym momencie... Aha, Weed już się zajmuje. Spalanie zwłok, super. Ja nie wiem w ogóle, czemu... Wydaje mi się, że cię mogło coś... spieprzyć. No, nie rosną w ogóle. Jezus Maria Miga. Kurwa, nie właśnie tak powiem. I zarobiła z buta. Znowu. Któryś raz ostatnio z rzędu ten kot mi wlazł pod nogi i zarobił z papcia. Nie wiem, może w granie modyfikacji tamtej. Okej, okay, tutaj ma być. Dobra, niech tu będzie ziemniak. Niech tu będzie bawełna. Niech tu będzie... To jest ziemniak akurat, to tu musi być, nie wiem, ryż. Kukurydza na przykład, no dobra, tu może być ziemniak. Albo nie, tu będą truskawki, o. Gdzie jest truskawka? No ale jakoś to daje radę roz... No Miga, co tak gładzisz pod nogi, co? Chcesz zarobić z tego buta czasami. Masy... Fuh, histyczny kot.
No dobrze, kto tu był? Willy był chyba, nie? Naszym. Nie wiem, wydaje mi się, że teraz powinno być dobrze. Wydaje mi się, że powinno być dobrze, aczkolwiek czy będzie, to nie wiem. Niestety nie wiem. Jeżeli będzie dalej źle, no to robimy halę hydroponiczną, do hydroponiki. O, super. Już na wszelki wypadek trzeba zacząć hydroponikę badać. Niewielkie ryzyko załamania. Charles. Charles. Prosiątko, ojejku. W sumie... O. Wszystkie zwierzęta mają być w strefie. I Bali, jako że jesteś tu osobą... Fuh. Nie miał być Dagotti. Nie, poczekajcie. Bawełna, kukurydza, truskawki, ziemniaki. No może być ryż nawet, no. Ale Dagotti? Tree? Blighted. Ci się pobili o coś. Super, ale czemu tutaj ten Blighted wchodzi? No, mi galerzy. Nie, no nie wiem dlaczego to wchodzi. Może co, ja muszę je pod dachem ich trzymać? Bez kitu, nie? Bez kitu, nie mam bladego pojęcia po prostu. O co z tym chodzi? No ale nie pierwszy raz niestety. Coś może być po prostu nie tak. Albo ja o jakimś evencie nie wiem, który nas spotkał. Ten Blighted tu wchodzi, nie? No wchodzi, on się ładuje. O Boże! Okej, trzy borgi. No dobra, wy tu się pobiliście, ale... No dobra, powiedzmy, że... Nikt nie zginie, powiedzmy, tak? Okej. Mamy teraz pytanie takie. Lance energetyczna. Aha, im dalej, tym lepiej. Nawet można mu pomóc. W sumie... Otwierając to... No. Okej. Okay. Mam. No i dobrze. Bo to dobre to się je. No i super, teraz tak, tylko tego wyłącz. Okej.
Słuchaj, ty weź odpoczywaj do wyzdrowienia. A tylko Michał tak dostał postrzał. No i Wesemir. No dobra, to co, czemu Wesemira to jeszcze nie ma? No i dobrze. Bo Charles też, nie? Po bitwie. No tak. Okej, okay, moi mili. W tym miejscu kończymy odcinek. I do następnego. Trzymajcie się. Hej!